ostatni dzień lata, tak? Kręcony 57, lato, deszczowe lato. Film produkcji 58, film bardzo przypadkowo trafia do Wenecji, tam dostaje Grand Prix. Ja mówię, że czyli jakby natychmiast zostaje doceniany. W Polsce mówią, że beznadziejne dzieło kompletnie, że to jakiś w ogóle dziwoląg, że kto to wysłał. Atmosfera wokół ostatniego dnia lata jest fatalna. Właściwie niewielu krytyków ten film jest w stanie docenić jego nowatorstwo. W Polsce nie wchodzi na ekranie. Bolesław Nikał, Michałek, który był wtedy krytykiem i takim papieżem trochę polskiej krytyki, pisze, że widział go gdzieś przypadkowo, że tego w ogóle na ekranach nie ma, a za granicą olbrzymi sukces tego filmu. Jak to się stało, że film trafia do Wenecji? Ja dokładnie nie wiem, myślałam, że będą Państwo laskosty, że oni tą historię rozwiążą. Natomiast sam Konwicki mówił w jednym z wywiadów udzielonych bodajże Tadeuszowi Lubelskiemu, że chyba zupełnie przez przypadek ktoś z filmu polskiego, to jest taki ówczesny odpowiednik Polskiego Instytutu Filmowego, który nas dzisiaj tutaj gości. Ktoś z filmu polskiego tak przypadkowo albo nie do końca świadomie ten film wysłał do Wenecji, bo myślał może nawet, że skompromituje właśnie takiego artystę typu Tadeusz Konwicki, jeszcze debiutanta, i tutaj nagle niespodziewany wielki sukces i od razu Grand Prix. Także jakby takie trochę, ale ten sukces potem otworzył temu filmowi drogę w Polsce. Właściwie bez tego sukcesu to może by go nikt nigdy, nigdzie nie chciał pokazać, bo uważałby właśnie, że takie dziecko wylane z kąpielą, ale jednak się udało.